Jest generalnie taki stereotyp, który mówi, że język polski to jest najtrudniejszy język na świecie. Myślałam, że będę uczyła tego polskiego przez semestr, że tak spróbuję. Większość pewnie osób w wolontariacie nie ma takiego doświadczenia nauczycielskiego. Nasi uczniowie to wiedzą. Ale to nie jest układ jednostronny, że ja im daję, oni biorą. Chcę im pokazać tą zabawę językiem i taką mamy frajdę po prostu z tego ogromną. Totalnie wsiąkłem w to. Bardzo się zmieniłam. To jest spotkanie człowieka z człowiekiem. Ja ich poznaję w miarę tego, jak oni poznają język. Widzisz te postępy też z lekcji na lekcję właściwie. Ten moment, w którym jesteś w stanie się śmiać razem z jednego żartu z obcokrajowcem, to jest ten moment, kiedy jesteście w tym jednym domu. Nie? Dlatego chciałabym im dać dostęp do tego domu, tak? Czyli klucz. Takim kluczem jest właśnie język między innymi.